Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Tak jak zauważyłeś, detailing i szybki zawodnik do gumy, który, jak tu jest napisane, jest produktem opartym na naturalnych składnikach. I to się czuje, jak się pracuje. Mega przyjemny produkt, jeżeli chodzi o współpracę. Naprawdę. Zapach. No miód. No po prostu obłęd. Aż się chce go wypić. Taki shake, nie wiem. No rewelacja. No tutaj, jeżeli chodzi o walory zapachowe, nie ma się do czego przyczepić. O ja, wydajność, kosmos. I teraz tak, dlaczego zaatakowałem gumę w bagażniku w moim klamocie? Z tego względu, że próbowałem go na dywaniki gumowe i poślizg niestety jest znaczny. I tu odradzam. No niestety. Niestety odradzam na dywaniki gumowe. U mnie się ślizgały. Próbowałem na trzech rodzajach dywaników, na wszystkich jazda. Ten dywanik w bagażniku też ślizgość niesamowita. Co do produktu, fantastycznie odżywia gumę. Naprawdę, rewelacja. Bardzo mi się to podoba. Super. Idealnie. Jeżeli chodzi o gumę, widać to przyciemnienie, to odżywienie tej gumy. Wydajność też na wysokim poziomie. Tak naprawdę nie zużyłem tego wiele. Kilka dywaników obskoczyłem. Tutaj praktycznie zero zużycia. Na długo wystarczy ten produkt. Na bardzo długo. Rewelacja, naprawdę. Szkoda, kurczę, że jeszcze nie daje takiej... Tempoty, można powiedzieć, o, na dywanikach gumowych, bo byłby idealny. No dobrze, słuchaj. A, jeszcze jedna rzecz. Fantastycznie, znaczy ja ten produkt widzę tak naprawdę idealnie, właśnie tak jak bagażnik, uszczelki. Nie pokazywałem filmu, kurczę, czyli coś tam próbowałem nagrywać, ale coś nie poszło, ten GoPro mnie wkurzył i stwierdziłem. Tak jak mówiłem kiedyś, nie raz, nie dwa, żyję własnym życiem. Na uszczelkach siedzi perfekcyjnie. Na uszczelkach go widzę idealnie. Ale dziadek... Nie, dziadzia nie był dziadek. Dziadzia nie byłby sobą, jakby produktu nie sprawdził na czym? Na oponach. Właśnie na oponach. Stwierdziłem, że zarzucę w Audi na opony. Zobaczymy, jak długo posiedzi i jak się będzie zachowywał, jeżeli chodzi o test trwałości. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. We'll be right back.
No i pojeżdżone, słuchaj, pojeżdżone. Teraz tak, produkt, tak jak widziałeś, położony z przodu, delikatnie można powiedzieć, znaczy delikatnie. Produkt jest fajny, bo jego nie trzeba dużo, on się rozprowadza i rozprowadza, opona pięknie go pije, naprawdę, uwielbia. Guma kocha ten produkt. Tył, dwie grube, soczyste porcje. I z tyłu wykończenie bardziej mi się podoba, dlatego że druga porcja uzupełniła, ta czerń była fantastyczna, naprawdę. Przód była taśma. Żałuję, że z tyłu nie dałem taśmy, ale tył ma gorzej w tym aucie i tył dłużej wytrzymał, zdecydowanie. Tak naprawdę ostatni film, tam jeszcze gdzieś napisy się broniły, tam gdzieś jeszcze hydro się takie minimalne pojawiło, co dobrze świadczy o tym produkcie. I teraz tak, co do produktu. Był jeszcze jeden film, który mi niestety się nie nagrał, nie wiem, gdzieś go wcięło, jak myłem 25 lipca i moim zdaniem to już był taki ostatni gwizdek tego produktu. Później zrobiłem trasę 800 km niemieckimi autostradami z takimi prędkościami, deszcze i dobił go. Ale może i nie było hydro, nie było tego samooczyszczania już opony. Moim zdaniem produkt dosiedzi tak miesiąc. Miesiąc i to mu wystarczy w warunkach letnich. To oczywiście zależy od opony, od warunków, od kilometrów, ale ja to dam na swoim przykładzie i zrobił myślę, że z 1500 km. 1000 na pewno. Co jest fajnym wynikiem. I teraz tak. A właśnie, naturalne składniki, więc czego tutaj, raczej właśnie i tutaj jest to, że produkt bezpieczny, naturalne składniki, mega pachnie, mega wydajny i długo siedzi. No kurczę, tutaj pod tym względem detailing naprawdę zabłysnął. To jest drugi mój produkt, taki powiedziałbym flagowy, jeżeli chodzi dla mnie. Jeżeli chodzi o detailing, to właśnie jest kwas do felg, mój ulubiony. I teraz ten, bomba, rewelacja. I tak jak mówiłem wcześniej, niby hydro nie było, a pokazałem, że produkt jeszcze siedział na oponie, czyli konserwował ją, zabezpieczał. Mega produkt, kurczę, no jestem miło zaskoczony. Naprawdę fantastyczna sprawa i do tego ten zapach. Obłęd. No dobra, słuchaj, myślę, że z mojej strony to wszystko. Bardzo godny zawodnik. Tak naprawdę, mając ten produkt, jedziesz na myjnię, myjesz i zarzucasz na mokro. Uwielbia wodę. Czego chcieć więcej? Mega produkt. Uszczelki, odradzam dywaniki. Śliski, niestety. Uszczelki, opony, plastiki. Kurczę, no idzie w połysk trochę, także też nie ta bajka. Moim zdaniem, opony. Na oponach sprawdzi się skurczybyk rewelacyjnie. Naprawdę będziesz go miał bardzo długo, mega długo. 2-3 max psiknięcia i robisz oponę. Już. Odczekasz, aż usiądzie, wchłonie się, powtarzasz aplikację. Oczywiście, jak masz, przygotujesz sobie wcześniej mega opony, miesiąc masz z bani, on ci siedzi. Fakt, że może hydro w miarę będzie szybko znikać, ale opona będzie cały czas zabezpieczona, to ci gwarantuję. Miesiąc na bank, tak jak zresztą miałeś przykład, prawie 2 miechy, prawie 2000 km. I on jeszcze siedział, skurczybyk. Fakt, że efekty wizualne, no niestety, no już było widać, że ten brud się łapie, ale do miesiąca naprawdę poziom mega wysoki. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Muszę niuchnąć, muszę. Naprawdę, zapach jest obłędny.